Czy jazda rowerem po jezdni to sport ekstremalny? Bardzo często słyszę takie określenie, że to jest sport ekstremalny, ale ja się nie do końca z tym zgadzam, że tak jest, bo jeżeli się samemu zachowuje bezpiecznie, to w pewien sposób wymusza się też bezpieczne zachowania od kierowców. Jeżeli naprawdę występuje w trakcie ruchu drogowego wzajemne zrozumienie, wyobraźnia, kiedy działa, zarówno u kierowcy, który powinien myśleć o tym, że ten człowiek, który jedzie na rowerze, który jedzie tam zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, nie jest chroniony przez karoserię. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, no, niestety często rowerzyści wykazują takie agresywne zachowania. Nie wiem, co mają za złe. Być może to, że kierowcy przejeżdżają zbyt blisko nich, a oni jadą zbyt blisko krawężnika. Tu jest bardzo dużo wypadków, kiedy rowerzysta nie zdaje sobie sprawy z tego, a może powinien, że powinien jechać przynajmniej 75 cm od krawężnika. W mieście nie wolno jechać blisko krawężnika, bo to generuje bardzo dużą ilość wypadków. Więc jeżeli ja jadę bezpiecznie, wymuszam też bezpieczne zachowania u innych, u kierujących pojazdami. Jeżeli zaś sam jeżdżę brawurowo, niebezpiecznie, wpycham się przed samochody, nie wykazuję się wyobraźnią, to wtedy to jest sport ekstremalny, ale to ja biorę za to odpowiedzialność. No, im więcej osób będzie jeździło w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, życzliwy, to myślę, że to będzie reakcja łańcuchowa. Ale ktoś to musi zacząć robić. Ktoś, nie oglądając się na to, czy inni się tak zachowują, czy się tak nie zachowują. I ze spokojem o tym mówić, że dopiero każdy, kiedy zacznie się sam jeden odpowiedzialnie zachowywać, to będzie to wzrost o tę jedną osobę. Jedną, następną, następną i następną. Mała kropla drąży skałę.